Muzeum Dobranocek w Rzeszowie dzieci mogły dziś przenieść się w świat pierwszych projekcji ruchomych obrazków, czyli początków współczesnego kina czy telewizji. Było to możliwe dzięki wykorzystaniu urządzeń sprzed ponad 100 lat, kamery obskury i latarni magicznej. Pokaz przygotowany przez Mariolę i Grzegorza Ptaków z Cieszyna rozpoczął weekend kolekcjonerski, podczas którego Muzeum Dobranocek będzie można zwiedzać bezpłatnie. Chcemy przybliżać naszym gościom historię filmów animowanych, a to, co dzisiaj będzie na pokazie, to początki filmów, czyli kamera obskura, czyli laterna magika, pokazy tajemnicze, czarodziejskie. W domu oglądają zwykle filmy w telewizorze, korzystają z komputera, a tutaj będzie trochę ciszy, trochę światła, zupełnie inny wymiar. Wchodzimy jakby dzięki latarni magicznej w świat naszych prababć, praprababć, kiedy nie było telewizji, nie było bodźców, trzeba było się bardziej jakby skupić na obrazie, na historii, wejść wyobraźnią, wydaje mi się, że dużo głębiej niż we współczesnym świecie. Dlatego jak dzieci nas odwiedzają, wychodzą zaczarowane, o takie zupełnie jakby były w innym świecie. I widzę, że bardzo to wpływa na ich wyobraźnię, bardzo pozytywnie i na ich wrażliwość również.